Walentynki, święto zakochanych wyjątkowy czas, który delikatnie odkształca rzeczywistość i sprawia, że wszystko wydaje się jakieś wyjątkowe, lepsze, fajniejsze. Ulice przybierają kolor czerwieni, a wszechobecne serca, którymi przystrojone jest otoczenie, wprawiają w słodki nastrój. Idealny dzień na spędzenie go z ukochaną osobą. Od razu zrobiło dzisiaj Ci cieplej na serduszku, prawda? A teraz wyobraź sobie, że przejdziecie do zestawu obowiązkowego, czyli kolacji w restauracji, paru lampek wina i ewentualnie wspólnego oglądania komedii romantycznej przerywanego na Netflix and Chill dopiero po wspólnym treningu siłowym, w którym maksy na ławie biją się same, magnezja się sypie. A wzrok wszystkich facetów na siłowni jest skupiony na Twojej kobiecie robiącej przysiady. Zdawałoby się, że nie może być nic lepszego niż para dzieląca to samo zainteresowanie do tego stopnia, że pasja do sportu jest ich całym życiem. Po wspólnym treningu jedzą wysokobiałkowy posiłek, który wcześniej razem przyrządzili, a co kilka dni wzajemne dawkowanie sobie dopingu dodatkowo spaja ich związek. Brzmi jak marzenie. A jednak para kulturystów Ray i Sally McNeil postanowili zmienić swoje życie w piekło, czego kulminacją były wydarzenia z 14 lutego 1995 roku. W poniższym materiale opowiem Ci jak z wielkiej miłości, fascynacji i wspólnej zajawki wydawałoby się idealnie dobrana para doszła do momentu, w którym jedynym rozwiązaniem było skoczenie sobie do gardeł w akompaniamencie strzałów z broni palnej. Wszystko zaczęło się, o ironio, w Walentynki 14 lutego 1987 roku, kiedy to Sally McNeil startowała w swoich pierwszych zawodach kulturystycznych. Miała wtedy 27 lat i wielkie ambicje sportowe. Staniecie na scenie przyszło i dosyć naturalnie, chociaż może naturalnie to w jej przypadku niewłaściwe słowo. W każdym razie Sali służyła w piechocie morskiej, do której dołączyła po rozpadzie swojego pierwszego małżeństwa, z którego miała dwójkę dzieci Jona i Szantinę. Jako kobieta w armii musiała podwójnie się starać, żeby dorównać tym wszystkim twardzielom, więc postanowiła na poważnie zająć się swoją sylwetką, by zwiększyć siłę i rozmiary. Nie można było odmówić jej predyspozycji, bo łapała masę mięśniową, jak widzowie stalowego szoku łapią najnowszy kurs sylwetka na lata. Sali rosła szybko, do tego stopnia, że gdy jej przełożony zobaczył ją bez koszulki o nie miał i stwierdził, że czym prędzej powinna spróbować swych sił na kulturystycznych zawodach wojskowych. Chociaż miała raptem 1,60 m wzrostu, jej muskulatura robiła wrażenie. Postanowiła wystartować, sprawdzić się na tle innych kobiet służących w armii i zajęła solidne czwarte miejsce. To właśnie podczas tych zawodów nastąpił najbardziej przełomowy moment jej życia. Choć nie był bezpośrednio związany z wynikiem sportowym. Znajomy, który jej kibicował, powiedział, że wpadła w oko pewnemu kulturyście, niejakiemu Rejowi McNeilowi. Jak sama wspomina, gdy tylko go zobaczyła, poczuła silne pożądanie. Zaimponował jej swoją potężną muskulaturą, ale nie tylko, bo nie dość, że był świetnie zbudowanym, przystojnym facetem, to w dodatku obdarzonym niezwykłą charyzmą. Wydawałoby się, że ich spotkanie w ten wyjątkowy dzień czyli walentynki to magiczne zrządzenie losu napisany scenariusz powieści romantycznej, w której bohaterowie od teraz będą żyli długo i szczęśliwie. Sali, która była samotną matką dwójki dzieci, myślała, że wreszcie karta się odwróciła i będzie miała szansę nie tylko na normalne życie ale na coś więcej na prawdziwą miłość. Z Rejem łączyło ją bardzo dużo. Pasja do kulturystyki była oczywista, ale nawet mieli to samo ulubione ćwiczenie, a mianowicie wyciskanie sztangi na ławce poziomej. Może to się nie wydaje szczególnie niezwykłe, bo pewnie jak zapytasz 10 losowych facetów na swojej siłowni, jakie ćwiczenie lubią najbardziej, większość z nich odpowiedziałoby tak samo jak Rej i Sari. Ale zastanów się, ile kobiet by się z tym zgodziło. Pewnie co najwyżej jedna na dziesięć, i właśnie taką kobietą była Sally. sali. Nawet z Rejem mieli identyczny gust filmowy, chociaż nadal nie odchodzą zbyt daleko od pasji do kulturystyki, bowiem odhaczali absolutnie wszystkie produkcje z Arnoldem Schwarzeneggerem. Mieli tyle podobieństw, że nikogo nie zdziwiło, jak po dwóch miesiącach znajomości wzięli ślub. Zamieszkali Oceanside w Kalifornii, w apartamencie bardzo blisko plaży. Można by przypuszczać, że ich nowe, wspaniałe życie to absolutna sielanka, która będzie trwać w nieskończoność. A Sally i Ray z zewnątrz wyglądali jakby wygrywali życie, co zresztą przypieczętowali w 1990 roku, gdy jako pierwsze małżeństwo w historii Stanów Zjednoczonych zdobyli dwa pierwsze miejsca w swoich kategoriach na wojskowych mistrzostwach. Od tego momentu ich popularność rosła, a spora część sportowej Ameryki mówiła o parze kulturystów, która podbija kolejne sceny na wojskowych zawodach. W 1991 roku Rej, natchniony amatorskimi sukcesami, odszedł z wojska i postanowił zdobyć kartę Pro, do czego z pewnością miał predyspozycję. Bardzo dobrze rozbudowane górne partie w połączeniu z wąską talią i biodrami sprawiały wrażenie sylwetki, która w przyszłości mogłaby mieć szansę, by zawojować nawet scenę Mr. Olympia, co zresztą było jego wielkim pragnieniem, a sali go bezgranicznie wspierała obrali wspólny kurs na jeden cel, choć droga w pogoni za marzeniem nie była przyjemnym spacerkiem wzdłuż plaży Venice Beach o zachodzie słońca, ale ciężką walką z codziennością i pokonywaniem kolejnych przeszkód. Między innymi finansowych, bo kulturystyka swoje kosztuje, a McNeilom po odejściu ze służby się nie przelewało. W sali pracowała na kuchni wojsku, czego serdecznie nienawidziła, ale ktoś musiał utrzymywać rodzinę. Często i to nie wystarczało i nieraz musiała razem ze swoimi dziećmi z samego rana robić rajd po kalifornijskich śmietnikach, by zebrać jak najwięcej puszek zanim uprzedzi ją konkurencja, którą na szczęście skutecznie odstraszała rozmiarem swoich najszerszych grzbietu. Sali goniąc marzenia swojego męża w kulturystyce w międzyczasie zdobyła tytuł królowej aluminium miasteczka Oceanside, ale była to raptem kropla w morzu ich ambicji. Po sukcesach w zbieractwie przyszedł moment, w którym dalsza kariera Reja w kulturystyce miała szansę wreszcie nabrać odpowiedniego tempa. Bowiem na horyzoncie pojawiły się mistrzostwa Ameryki Północnej IFBB, po których Rej miał nadzieję otrzymać kartę Pro, ale na drodze stanął mu prawdziwy wielki chłop, czyli Paul Dile, który był jednym z największych kulturystów w historii, a ponadto posiadał tak szeroką obręcz barkową, że kompletnie przytłaczał na scenie swoim rozmiarem. Na szczęście dla Reja, Paul Dile po latach zasłynął nie tylko jako posiadacz ogromnej, nawet jak na kulturystę masy mięśniowej, ale też zerowymi umiejętnościami pozowania. Nie inaczej to wyglądało w roku 1991. Ponadto na tamtych zawodach bardzo wyraźnie brakowało mu definicji, co było szczególnie widoczne w pozach tyłem. Finalnie sędziowie postanowili, że to Rej opuści scenę jako zawodowiec. Z kartą Pro wydawało się, że marzenia McNilów są już coraz bliżej, a życiowy sukces czekający tuż za rogiem uśmiecha się do nich i zaprasza by szli w jego stronę. Sali również zaczęła marzyć o swoim tytule Miss więc wspólnie z mężem zapisali się do Gold's Gym Ocean Side, by rozpocząć katowanie mięśni na pełen etat. A Rej dodatkowo wszedł w hardkorowy okres masowy, podczas którego jadł nawet 114 jajek tygodniowo, co pozwoliło mu dobić do 108 kg, a mimo to ciągle uważał się za chudzielca. Można to zjawisko określić bigoreksją, czyli popularną przypadością wśród kulturystów, ale też i trenujących amatorów. Każdy, kto przetrenował już solidnie parę lat, pewnie spotkał się ze stwierdzeniem, że przecież dobrze wygląda, ale dla takich wariatów jak my, dobrze to często zdecydowanie za mało. A tym bardziej dla reja, u którego konkretne dawki anabolików podkręcane kompleksami. Powodowały kumulowanie się frustracji i złej energii, zbierających się jak lawa w wezuwiuszu, by w najmniej spodziewanym momencie zalać Pompeję. Pompeja Mireja była jego żona i dzieci. Skoro już mówimy o dopingu, Sali przyznała się, że w tamtym okresie dopiero pierwszy raz sięgnęła po wspomaganie, co oczywiście może być prawdą, ale nie musi. Jak sama stwierdziła, substancja nazywana Anavar, znana bardziej jako Oxandrolon, a w osiedlowych kręgach głębszego poziomu wtajemniczenia popularna OXA, miała poprawić jej siłę w dźwiganiu ciężarów, co następnie miało przełożyć się na dodatkowe centymetry w obwodach. Sali jednym tchem przyznała się również do nielegalnego wwożenia do Stanów Zjednoczonych sterydów z Meksyku. Brzmi to absurdalnie, ale niektóre substancje możliwe do kupienia w USA tylko za okazaniem recepty, były wtedy łatwo dostępne za południową granicą i to w bardzo przystępnych cenach, więc w sali niczym rasowy przemytnik pakowała to schowka w wagażniku i ryzykowała więzienie w imię miłości do męża i potrzeby jego akceptacji. A pikanterii całej sytuacji dodaje fakt, że na swoje wycieczki do Meksyku zabierała również dzieci. Rodzinna przygoda. Jak to często bywa w rodzinie sportowców, maknilowie od wzajemnego wspierania się przeszli do rywalizacji o miano lepszego kulturysty, co w połączeniu z dobrym cyklem skutecznie oddziałującym na psychikę, powodowało częste wybuchy agresji obojga, zwłaszcza Areja, który już wcześniej podnosił rękę na żonę, ale gdy uznał się za lepszego sportowca i stwierdził, że to na jego sukcesie powinna się skupić reszta rodziny, stał się jeszcze bardziej wybuchowy i autorytarny. Sali musiała wziąć na siebie utrzymanie rodziny i w związku z tym szukała nowych źródeł dochodu. Zaczęła brać udział w zawodach strongmanek, by z wygranych dbać o Michę męża i jego poziom testosteronu, ale także zapewnić dzieciom wszystko, czego potrzebują. Robiła to przez jakiś czas, ale poziom zarobków nadal nie był dla nich satysfakcjonujący, zwłaszcza dla rosnących potrzeb anabolicznych reja. W końcu na pewnych zawodach jej talent dostrzegł producent dość żenujących filmów. Na których umieśnione, skąpo ubrane kobiety uprawiały zapasy z mężczyznami, totalnie ich dominując, a całość oczywiście była odgrywana według określonego scenariusza. Niezrozumnie źle. Nie było na tych filmach nic niestosownego, ale poziom cringe'u był tak duży, że gdybyś był nastolatkiem i oglądał je sobie na kąpie w swoim pokoju, a nagle wszedłby do niego twój stary. To lepiej, żebyś przełączył się na filmy dla dorosłych. Sali dostawała coraz więcej zleceń w tego rodzaju produkcjach i nareszcie mogła zdyskontować swoje zdolności, a Rey mógł bez przeszkód oddawać się pogoni za przyrostami. To wtedy Sali po raz pierwszy dostała pseudonim Killer, miażdżąc kolejnych facetów w udawanych walkach. Kolejny, po zapoznaniu się z Walentynki, Hichot Losu. Zaczęła zarabiać dobre pieniądze i w końcu po odegraniu kilkunastu scen doznała oleśnienia, że przecież sama może założyć firmę, zająć się produkcją niewymagających niskobudżetowych filmów i zgarniać całość zysków. Tak powstało Top Secret Video Production. Prowadzenie własnej firmy na pełen etat i dbanie o sylwetkę przestało współgrać z gotowaniem obiadu w jednostce piechoty morskiej. Więc w 1993 roku Sally zrezygnowała ze służby, a przynajmniej tak stwierdziła w wywiadzie dla platformy Netflix. W internecie natomiast można znaleźć sporo informacji, według których została zwolniona ze służby za złe zachowanie, a wcześniej była już zdegradowana ze stopnia sierżanta za problemy z kontrolowaniem gniewu i agresywnym zachowaniem, ale do przemocowych wybryków w sali jeszcze wrócimy. Większy dochód i możliwość skupienia się na sporcie zaowocowały zdobyciem piątego miejsca na zawodach ogólnokrajowych, co wzbudziło w niej chęci pójścia śladem męża i przejścia na zawodostwo, choć w tamtych czasach kobieca kulturystyka przynosiła zdecydowanie mniej zysków niż nagrywanie cringe'owych filmów z udawanymi zapasami. Ponadto coraz więcej facetów gotowych było płacić umieszczonym kobietom, by choć przez chwilę poczuć się przez nie zdominowanymi i sprowadzonymi do parteru. Sali potrafiła zarobić na jednym tego rodzaju spotkaniu 300 dolarów, w dodatku podróżowała po całym kraju zdobywając najbardziej opłacalne zlecenia na siłowanie się z facetami. Nie były to spotkania o charakterze seksualnym, jednak mogły wzbudzać lekki niesmak, ale kompletnie się tym nie przejmowała, bo zarabiała bardzo dobre pieniądze. Nie można było odmówić sali umiejętności marketingowych, bo nagrała serię krótkich filmików promujących swoje usługi. Na jednym z nich mówiła, że robi uginanie ramion ze sztangą z ciężarem 55 kg na 10 powtórzeń, więc nic dziwnego, że miała mnóstwo klientów chcących się przekonać, jak to jest być zdominowanymi przez kobietę, która ma lepsze wyniki siłowe niż większość facetów. Ray był zadowolony, bo nie musiał się martwić pieniędzmi i mógł się całkowicie skupić na kulturystyce. Co zatem się stało, że ten, mogłoby się wydawać idealny układ, doprowadził do tragedii? Ray dostał w końcu upragnione zaproszenie na zawody Mr Olympia, czyli wreszcie dołączył do absolutnego topu kulturystyki. Ciężko przepracował okres przygotowawczy i ze wsparciem finansowym żony dbającej o zaopatrzenie przydomowej apteki Maknilów zrobił świetną formę. Jednak wychodząc na scenę zderzył się z rzeczywistością, a przede wszystkim z konkurencją w postaci światowej topki, której niestety nie mógł dorównać. Jego dolne partie zdecydowanie odstawały, a bardzo dobrze rozbudowana góra, pomimo estetyki, była za mała, żeby chociaż marzyć o pierwszej piątce. Mr. Olympia został legendarny Dorian Yates, a rej zajął dopiero piętnaste miejsce. Całą swoją frustrację postanowił nie po raz pierwszy wyładować na żonie. Pomimo ogromnego talentu, Ray miał spore problemy natury psychicznej spowodowane m.in. traumą przeżytą w dzieciństwie. Porzucony przez matkę został adoptowany przez ciotkę, która już miała syna i w dodatku żyła w potwornej biedzie, ale nie to było najgorsze. Biedę można znieść i to z podniesioną głową, ale bycie molestowanym przez starszego od siebie chłopaka to już piętno, które pozostawia nieodwracalne ślady na psychice. Pomimo że większość znajomych rodziny McNilów uważała Reja za bardzo ciepłą i przyjazną osobę, którą rzeczywiście był na zewnątrz, sali i jej dzieci wiedzieli jak jest naprawdę. Rej potrafił w mgnieniu oka zmienić się w potwora i uprzykrzyć życie swojej rodzinie, ale nie tylko im. Córka sali Szantina opowiadała, jak w okresie, kiedy jej ojczym pracował na bramce w klubie, pewnego wieczora wrócił przedwcześnie z pracy cały zakrwawiony z amokiem w oczach. Okazało się, że Ray wbił dwa kciuki w oczy jednemu z imprezujących tak mocno, że jak się okazało po czasie, facet stracił wzrok. Oczywiście Sally też miała sporo za uszami, ponieważ sama miała skłonności do agresji i bywały przypadki, w których ona również wykazywała się zerową samokontrolą wyżywając się na innych. Rej miał to do siebie, że generalnie lubił kobiety i chociaż bił swoją żonę, miewał kochanki, które traktował o niebo lepiej. Z opowieści bliskiego przyjaciela Reja możemy się dowiedzieć o sytuacji, kiedy Sally dopadła jedną z nich, przygwoździła do podłogi i wymierzyła kilka solidnych ciosów. Podobno już wtedy groziła Rejowi pistoletem, ale całą sytuację złagodzili policjanci, którzy użyli wobec niej gazu pieprzowego. Została za to zawieszona na rok startów w kulturystyce. Ponadto podczas jednego z zakrapianych wieczorów spędzonych w klubie, Sally postanowiła zatanczyć na stole, a gdy ochroniarz ją upomniał, kopnięciem frontalnym wycelowanym w twarz, skutecznie wyperswadowała mu swoje zdanie na ten temat. Na miejscu pojawili się policjanci, którym Sally McNeil groziła śmiercią za przeszkadzanie jej w zabawie. Takich historyjek ukazujących jej gorszą stronę jest więcej, ale mimo wszystko to nie zmienia faktu, że nawet nie zbliżyła się do poziomu okrucieństwa swojego męża. Gdy pierwszy raz była przez niego duszona, myślała, że to będzie jej koniec, chociaż pierwszy sygnał ostrzegawczy, że coś jest z nim nie tak, dostała tuż po ślubie, bo raptem po trzech dniach uderzył ją pięścią w twarz, rozcinając wargę. Oczywiście, po wszystkim rej wylewnie przeprosił żonę i obiecał, że absolutnie nigdy więcej tego nie zrobi, a Sali mu uwierzyła. Schemat powtarzał się później wielokrotnie. Pewnego dnia, gdy całą rodziną, jak gdyby nigdy nic, oglądali telewizję w niedzielne popołudnie. Krótka wymiana zdań wystarczyła, żeby Ray dostał furii i pięścią złamał nos żonie, nawet nie myśląc o tym, że nie są sami w pokoju. Stróżka krwi polała się po ubraniu sali, a dzieci w przerażeniu zaczęły krzyczeć. Co jeszcze straszniejsze, gdy sali zgłosiła lekarzowi, że została uderzona przez męża, sprawa nabrała oficjalnego biegu i Ray trafił do aresztu, ale został bardzo szybko wypuszczony, po czym skatował żonę, wymuszając na niej wycofanie zarzutów. Ray nie ograniczał się tylko do przemocy wobec sali, ale równie często bił swoje dzieci, a nawet wprowadził wyrafinowany rodzaj kary, w którym zamykał się z obojgiem w pokoju i bijąc jedno, kazał drugiemu na to patrzeć, po czym odwracał rolę. Ray był reżyserem, który inscenizował w swojej rodzinie prawdziwy horror. Tak wiele czerwonych flag nie wystarczyło sali, żeby odejść od męża. Być może przez to, że również dorastała w trudnych warunkach przemocy domowej. Jak sama przyznaje, często była bita przez ojczyma, który w ten sposób wymuszał na niej posłuszeństwo i co najgorsze, ten sam schemat przeniosła na swoje dzieci. Dla Magninów przemoc stała się codziennością, stałym towarzyszem, można powiedzieć piątym członkiem rodziny. Rej nie był wyjątkiem. Oczywiście skala, w jakiej znęcał się nad rodziną, była przerażająca, ale zdarzały się przypadki zawodników ze zwichrowaną psychiką, którą dodatkowo napędzało nadużywanie sterydów. Rey nie był pierwszym i niestety pewnie nie ostatnim zawodnikiem krzywdzącym najbliższych. Jedna z zawodniczek, która rywalizowała z sali, została uduszona przez swojego chłopaka kulturystę. Gdy Sally się o tym dowiedziała, dotarło do niej, że prędzej czy później Rey może stracić kontrolę nad sobą do tego stopnia, że podczas kolejnego ataku Fury i ją może spotkać to samo, co dało jej motywację do podjęcia decyzji o odejściu od męża. Chciałoby się powiedzieć, że lepiej późno niż wcale. Uznała, że Rei nie odpuści i nie ma szans na pokojowe rozwiązanie tej sytuacji. Najzwyczajniej w świecie bała się o swoje życie i swoich dzieci. Postanowiła uciec. Kazała im się spakować i być w gotowości, bo gdy tylko nadarzy się okazja, planowała pojechać do Pensylwanii, czyli na drugi koniec kraju do swojej rodziny. Niestety nie zdążyła. Walentynki 1995 roku rozpoczęły się dla Sali jak każdy inny dzień, zupełnie zwyczajnie. Spędzała czas z dziećmi, pracowała w domu, myślała nad kolejnymi produkcjami. Z takim mężem jak Ray powinna spodziewać się wszystkiego, jednak nie przeczuwała, że ten wydawałby się normalny początek dnia. Jest tylko ciszą przed burzą, która po raz kolejny na zawsze odmieni jej i tak już pogmatwane życie. Gdy nastał wieczór, Reja cały czas nie było w domu, więc Sali zaczynała podejrzewać, że mogło wydarzyć się coś złego, bo chociaż nie byli przykładem idealnej pary, to przecież były Walentynki. Mimo wszystkich krzywd, których doznała Sali ze strony męża, myślała, że przynajmniej ten wyjątkowy dzień spędzą w miłej, a może nawet romantycznej atmosferze. Musiała być naprawdę silnie i ślepo zakochana. Dochodziła 21, Ereja ciągle nie było, więc sali już była gotowa, by szukać męża na mieście. Nakładała makijaż przed lustrem, gdy Ray wparował do domu i widząc jak jego żona szykuje się do wyjścia, zaczął robić awanturę. Atmosfera zaczęła gęstnieć, a w powietrzu wisiało napięcie, które dzieci wyczuły w sekundę i schowały się do pokoju. Warto zaznaczyć, że był to dzień tuż przed kolejnym startem Reja, więc był naładowany towarem jak kontener z Chin. Sam fakt, że brał pięć różnych sterydów, musiał porządnie zachwiać jego psychiką, a w połączeniu ze spaczonym charakterem stworzyły mieszankę wybuchową. Wściekła na męża Sali zaatakowała jego najczulszą strunę, bo stwierdziła, że jest niedość wyżyłowany i nie ma szans na podium. Wyobraź sobie, jak bardzo musiało to rozjuszyć takiego zapatrzonego w siebie ogra jak Ray. Bez zastanowienia rzucił się na nią i jego potężne dłonie zacisnęły się na szyi Sali. Z wielkim trudem łapała powietrze, a Ray ani myślał zluzować uścisku. Była pewna, że nie przeżyje tego wieczora, jednak po kilkudziesięciu nieskończenie długich sekundach udało jej się wyrwać. Była przekonana, że tym razem to nie jest zwykły atak furii, tylko coś więcej. A nawet jeśli by jakimś cudem przeżyła ten wieczór, to schemat i tak się powtórzy, jak powtarzał się do tej pory. Wiedziała, co musi zrobić. Pobiegła do sypialni, w której trzymała strzelbę, a jako była sierżant Marines, doskonale znała się na obsłudze broni. Z totalnym opanowaniem załadowała dwa napoje, idąc z powrotem do Reja. Wiedziała, że ma przed sobą ekstremalnie silną, naładowaną testosteronem bestię, która nie zawaha się ani chwili, żeby znowu targnąć się na jej życie. Oddała strzał w jego brzuch. Córka McNilów, która była zamknięta w pokoju, słysząc głośny huk, była absolutnie pewna, że Rey rzucił matką o co świadczy o tym, że pewnie raz taka sytuacja miała miejsce. Przerażające. Mała Szantina wybiegła z pokoju z kijem baseballowym, by pomóc matce i niestety zobaczyła, jak ta oddaje drugi strzał, tym razem w szczękę Reya. Sali do końca zachowała zimną krew charakterystyczną dla wojskowego przeszkolenia. Przykryła męża kocem, a sąsiadowi, który akurat przechodził obok ich domu, oddała broń, by jasno zaznaczyć, że nie ma żadnych złych zamiarów i nie jest zagrożeniem dla nikogo więcej. Mająca nerwy ze stali sali, sama zadzwoniła pod numer alarmowy 911 i powiedziała, że zawiła męża, ale bardzo zdecydowanie zaznaczyła już na początku rozmowy, że najpierw ją pobił. Nie chciałbym oceniać jej postawy, skupiam się na faktach, ale jednak zastanawiające jest z, z jakim opanowaniem rozegrała tą sytuację i pierwsze o czym pomyślała, alarmując służby, to usprawiedliwienie się. Może to rzeczywiście tylko i wyłącznie skutek odpowiedniego przeszkolenia, a może coś więcej? Rej jeszcze przytomny łukał i krzyczał, ale powiększająca się plama krwi pod nim wskazywała na marne szanse na przeżycie. Córka Sali była zdruzgotana, jednak jej syn, gdy zobaczył konającego ojczyma, poczuł jedynie ulgę. Dla niego to oznaczało koniec piekła, jakie Rej im urządził. Gdy służby przyjechały na miejsce, karetka zabrała postrzelonego do szpitala, a policja przewiozła sali i jej dzieci na komisariat. Sali, patrząc z perspektywy czasu, miała do siebie ogromny żal, że jej przesłuchanie przebiegło tak, a nie inaczej. Przyznała się do wszystkiego zamiast w pierwszej kolejności zażądać obecności adwokata. Nieprzespana noc na komisariacie, pełna przemyśleń i wałkowania w głowie, w kółko i w kółko wydarzeń z tego wieczora, skutecznie wzbudziły w niej poczucie winy, które przeszkodziło jej w zachowaniu zimnej krwi do samego końca. Z drugiej strony mogło być zupełnie inaczej. Mogła myśleć, że przyznając się do wszystkiego i opowiadając jak mąż się nad nią znęcał, zostanie dużo łagodniej potraktowana przez wymiar sprawiedliwości. Na nagraniu z przesłuchania w momencie gdy Sali dowiaduje się, że jej mąż nie przeżył, reaguje dosyć nienaturalnie i stwierdza, że żałuje, że nie rozwiązała tego lepiej, co niekoniecznie świadczy o poczuciu winy. Nawet jeśli miała pełne prawo go nienawidzić i życzyć mu śmierci, to element prawdziwej skruchy, powinien w oczach władz złagodzić osąd Sali, a tego jednak zabrakło. Koszmarem okazał się proces, który oczywiście stał się pożywką dla mediów szukających sensacji. Pewnie dlatego też rozpoczął się dokładnie rok później po tragicznych wydarzeniach czyli walentynki 1996 roku. W gazetach pojawiały się nagłówki nazywające Sali napompowaną księżniczką, która zamiast wyciskać ciężary, nacisnęła spust. Dużo się mówiło o tym, że Sali spędzi resztę życia w więzieniu, do czego zresztą przekonywał prokurator, który w swej płomiennej mowie wstępnej opowiedział, jakim potworem jest Sali McNeil i jak bardzo zasługuje na najwyższy wymiar kary po zabójstwie z premedytacją. Ponadto miała pecha, bo w tamtym okresie popularne były doniesienia o tak zwanych wściekłych kobietach, które dopuszczały się brutalnych przestępstw do tej pory przypisywanych głównie mężczyznom. Amy Fisher, która strzeliła kochance męża w głowę, albo Lorena Bobit, obcinająca sprzęt swojemu mężowi to tylko dwa z wielu przykładów. Można powiedzieć, że to były bardzo drastyczne przykłady odejścia od stereotypu kobiety cichej myszki, który w przeciętnych rodzinach w Ameryce grał pierwsze skrzypce. Sali doskonale się wpasowała w ten niechlubny trend odejścia od schematu, i przykładne ukaranie jej zdawało się być wszystkim na rękę. Prawnik Sali zabronił jej rozmawiać osobiście z mediami i przekonywać świat do swoich racji ponieważ był pewny o bezcelowości takiego działania, ale przez to jej wersja wydarzeń nie przedarła się tak mocno do opinii publicznej. Wątek wielu lat przemocy wobec niej był gdzieś na drugim albo i trzecim planie, a na pierwszy wysuwały się tylko hasła o groźnej, agresywnej kobiecie, której miejsce jest za kratkami. Proces trwał, a Sally pozostawała pod nadzorem władz, natomiast jej dzieci zamieszkały w Pensylwanii ze swoją babcią, która starała się je uchronić przed szumem wokół tej głośnej sprawy. I one również nie zabierały głosu w mediach, co dodatkowo działało na niekorzyść oskarżonej. Jak łatwo się domyśleć, pierwszym i najważniejszym argumentem prokuratora za długoletnim skazaniem Sally McNeil był fakt, że po pierwszym strzale przeładowała broń, wymierzyła i oddała drugi strzał w szczękę można to tłumaczyć tym, że jej mąż był ponadprzeciętnie sprawny, silny i odurzony dopingiem. Mógł zwyczajnie zaraz zerwać się na nogi i zaatakować, więc drugi strzał był oddany nadal tylko i wyłącznie w samoobronie przed rozjuszoną bestią. Według tłumaczeń prokuratora, ślady na miejscu zbrodni wskazują jednak na trochę inną wersję wydarzeń. Druga łuska z shotguna została znaleziona w sypialni McNeilów, czyli tam, gdzie trzymali broń, co może oznaczać, że sali po pierwszym strzale wróciła się po drugi nabój, przeładowała i na chłodno wykończyła męża. Co więcej, lampa stojąca na stole w salonie, która miała rozbryzgane plamy krwi na wewnętrznej części klosza. Też może świadczyć o tym, że strzeliła do reja, gdy ten już konał na ziemi. Bo w przeciwnym razie, gdyby oddała strzał w momencie, w którym próbował ją zaatakować, krew znalazłaby się tylko na zewnętrznej części klosza. Oznaczało to, że mógł zostać jej postawiony zarzut zabójstwa pierwszego stopnia z zimną krwią. Drugi strzał oddany przez sali zmieniał wszystko. Podczas mowy prokuratora, było widać wyraźne poruszenie na ławie przysięgłych na wspomnienie o przeładowaniu broni i strzeleniu po raz drugi do nieuzbrojonego i teoretycznie bezbronnego męża. Po twarzach ławników przedarł się grymas zdegustowania, a wręcz obrzydzenia do czynu, jakiego dopuściła się Sali McNeil. Jedyną linią obrony, która mogłaby choć trochę ją usprawiedliwić, był tak zwany zespół maltretowanej żony, czyli swego rodzaju niepoczytalność spowodowana latami znęcania się psychicznego i fizycznego ze strony męża. Pierwszy raz tego rodzaju hasło pojawiło się w opinii publicznej podczas słynnej rozprawy Jay'a Simpsona, który latami maltretował swoją żonę. Adwokat sali zatrudnił psycholożkę analizującą przypadki ciemiężonych kobiet, by wzięła pod lupę oskarżoną. Z serii rozmów w sali wywnioskowała, że pomimo swojej muskulatury i przeszkolenia wojskowego zachowywała się jak każda maltretowana kobieta, a zespół stresu pourazowego był w jej przypadku faktem. Według badań robionych tomografem na dużej grupie takich kobiet, praca ich mózgu podczas stresujących, niebezpiecznych sytuacji była zbliżona do jeńców wojennych, co jednoznacznie potwierdza, że psychika Sali była mocno odkształcona przede wszystkim przez Reja, ale też przemoc w dzieciństwie, o której wspomniałem wcześniej. Sali po latach przyznaje, że gdyby naprawdę planowała zabójstwo Reja, to nigdy nie trafiłaby do więzienia i z pewnością jako były żołnierz zrobiłaby to tak, żeby nigdy nikt jej tego nie udowodnił. Uparcie twierdziła, że czyn, którego dopuściła się 14 lutego 1995 roku, był tylko i wyłącznie obroną konieczną, a ona w tej sytuacji jest jedynie ofiarą. Prokurator skutecznie zdyskredytował całą linię obrony, ukazując ławie przysięgłych syndrom maltretowanej kobiety jako wymysł stworzony na potrzeby obrony podobnych sali kobiet, czyli agresywnych, brutalnych, które koniecznie należy odseparować od społeczeństwa. Cały proces układał się zdecydowanie nie po sali. Duża grupa kolegów Reya pojawiła się na procesie i dołożyła swoje trzy grosze, broniąc martwego kolegi i podkreślając jak dobrym i oddanym facetem był, a z kolei charakteryzowali sali jako wyjątkowo porywczą osobę. Oliwy do ognia dolała Marianne Meyers, kochanka Reja, która stwierdziła, że miał dla niej zostawić żonę, co zresztą potwierdził też jego najlepszy przyjaciel DJ Jeffers. Według ich wersji Rej właśnie te walentynki 1995 roku spędził z Marian i rzekomo miał powiedzieć żonie, że chce się z nią rozstać, co mogłoby się okazać dla niego zbawieniem ale być może jakaś toksyczna część sali McNeil przejęła nad nią kontrolę. I mimo wszystko wściekłość, jaka ją ogarnęła po jego bezceremonialnym oświadczeniu o chęci związania się z inną kobietą i to w Walentynki, kazała jej sięgnąć po broń i wykończyć Reja na zasadzie: albo będzie mój, albo niczyj więcej. Sali, kiedy odkryła kilka miesięcy wcześniej, że coś może być na rzeczy, zadzwoniła do kochanki męża i zagroziła, że skopi jej tyłek, jeśli się nie odczepi. Trzeba przyznać, że samo to wystarczyłoby, aby stwierdzić niepoczytalność Sally McNeil. Bita, maltretowana przez męża, nadal walczyła o niego. Tak nie zachowuje się zdrowa psychicznie osoba. Jak można było się domyśleć, dla prokuratora wątek romansu był tylko kolejnym argumentem potwierdzającym bezsprzeczną winę sali i podkreślającym słuszność długoletniego wyroku. Adwokat sali ostatnią nadzieję na pozytywne rozstrzygnięcie procesu pokładał w zeznaniach małej szantiny. Ta opisała mu wydarzenia w domu na chwilę przed śmiertelnym strzałem. Nie mogła widzieć starcia rodziców, bo schowała się wcześniej w pokoju, ale stwierdziła z całą pewnością, że Rej dusił jej matkę, ponieważ przez lata patologicznych doświadczeń nauczyła się rozpoznawać ten dźwięk. Syn sali był zbyt młody, by zeznawać. Sędzia nie mógł wiedzieć, że był bardzo dojrzałym chłopcem jak sam John twierdzi po latach, wiedziałby co powiedzieć i jak opisać tragedię, jaką przeżywali na co dzień. Rozpoczął się trzeci tydzień procesu, a jak na razie przed sali rysował się bardzo czarny scenariusz, więc kompletnie zrezygnowana postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce i zeznawać przed sądem. Nie robi się tego często, a adwokaci przeważnie odradzają taki ruch swoim klientom, bo rzadko kiedy wychodzi z tego coś dobrego. Tak też było tym razem. Zeznając przed sądem, Sali przemieniła się do bólu w rzeczową sierżant piechoty morskiej i twarzą niewyrażającą żadnych emocji, odpowiadała Yes, sir i no sir na pytania zadawane przez adwokata i prokuratora. Kiepski pomysł w tej sytuacji, której powinna pokazać ławie przysięgłych, jaką jest ofiarą całej sytuacji, bitą i poniżaną kobietą, która przez lata żyła w piekle i z którego w końcu postanowiła się wyrwać. Co zresztą było zgodne z prawdą. Niestety jej wojskowa strona charakteru wzięła górę i tym samym o przychylności przysięgłych nie było mowy. Widzieli przed sobą tylko twardą służbistkę, żołnierza, a nie skrzywdzoną żonę i matkę. Prokurator miał ułatwione zadanie i doskonale zdawał sobie sprawę, że wystarczy zadać jej kilka prostych pytań, by Sali sama pogrążyła się jeszcze bardziej. Typu, czy kupiła pani strzelbę? Czy wie Pani, jak przeładować broń? Sprawił, że wszyscy oczyma wyobraźni zobaczyli bezlitosną sali, kobietę o martwych oczach bez sumienia z bronią w ręku, wycelowaną w biednego, bezbronnego reja. Sali uważała, że prokurator bezwzględnie wykorzystał fakt, że jako maltretowana kobieta prędzej zamknie się w sobie, niż przeciwstawi się jego zarzutom. W momencie, kiedy zaczął rzucać w nią oskarżeniami o kłamstwo i wymyślanie jakiegoś syndromu, Sali rzeczywiście nie była w stanie wydusić z siebie słowa, tak samo jak wtedy, gdy była bita przez męża. Nadmiar złego widząc jej słabość, prokurator zadał pytanie poniżej pasa, które brzmiało: czy to prawda, że jesteś znana jako Killer Sally? Rzeczywiście tak brzmiał pseudonim artystyczny Sally w świecie zapasów i nie ma co się dziwić oskarżycielowi, że to wykorzystał, ponieważ znakomicie zagrał tym hasłem na wyobraźni ławy przysięgłych. W związku z tym załączono do sprawy dowód rzeczowy, plakat promujący wytwórnię filmów oskarżonej, na którym pozuje ze strzelbą z podpisem Killer Sally McNeil. Właściwie nic więcej nie trzeba było dodawać. Wszystko tłumaczyło się samo jak dobry mem, który w jeden dzień staje się wiralem. Plakat był ostatnim gwoździem do trumny linii obrony z sali McNeil. Mowy końcowe podsumowujące proces raczej nie mogły zmienić nastawienia przysięgłych do sali po całej lawinie argumentów prokuratora, ale tak czy inaczej udali się na naradę, a uczestnicy rozprawy mogli na kilka dni rozjechać się do domu. Sali McNeil wróciła do domu i postanowiła odreagować w najlepiej znany sobie sposób i nie, nie mówię o strzelaniu do facetów z shotguna, ale o dźwiganiu ciężarów. Dobrym treningiem miała nadzieję, przynajmniej trochę, okiełznać swoje skołatane nerwy. Choć oczywiście wiadomo, że nie mogła liczyć na spokój, gdy na szali było całe i dalsze życie. W małym pokoju, w którym zgromadzone było 12 osób, ważących argumenty za i przeciw skazaniu sali na wieloletnie więzienie, mieli właśnie zadecydować o jej przyszłości nie tylko jej, bo przecież wyrok dla niej to w jakim stopniu również wyrok dla jej dzieci, które być może już nigdy miały nie ujrzeć swojej matki poza murami więzienia. Po trzech dniach debatowania w końcu ława przysięgłych podjęła decyzję. Był 19 marca 1996 roku, gdy wszyscy zainteresowani podobnie zebrali się w sali sądowej. Proces trwający ponad rok, odmieniany przez wszystkie przypadki w amerykańskich mediach, miał się właśnie zakończyć. Odczytano werdykt. Sali McNeil została uznana winną zabójstwa drugiego stopnia, czyli za zamiar bezprawnego odebrania życia. Bazując na całym materiale dowodowym przedstawionym przez prokuratora, przysięgi uznali, że Sali nie dokonała zabójstwa w obronie koniecznej, a z premedytacją targnęła się na życie męża, zresztą skutecznie. Wszystko przez ten drugi strzał, domykając wiek trumny wolności Sali McNeil. Które miało zostać zamknięte przez kolejnych 19 lat, bowiem taki wyrok usłyszała. Musiała przełknąć wyjątkowo gorzką pigułkę, bo pomimo, że była pewna kary, która nie mogła jej ominąć, w najśmielszych snach nie spodziewała się aż tylu lat od siatki. Została osadzona w więzieniu dla kobiet w Kalifornii, a jej dzieci na stałe zamieszkały z babcią po drugiej stronie kraju. To ponad 5000 km różnicy, co skutecznie utrudniało podtrzymywanie relacji między nimi. Widywali się tylko raz w roku, w czerwcu, kiedy to Szantina i John wraz z babcią odwiedzali matkę w więzieniu. Sally McNeil została wypuszczona dopiero latem 2020 roku, po odsiedzeniu prawie 25 lat. Pierwsze co zrobiła po opuszczeniu murów więzienia to wizyta w restauracji fast food i zjedzenie góry niezdrowego żarcia, którego nie próbowała przez ćwierć wieku. Następnie zamieszkała w północnej Kalifornii w schronisku dla bezdomnych weteranów, gdzie mogła przygotować się do ponownego wmieszania się w społeczeństwo. Dostała pracę w magazynie i mogła wreszcie po tylu latach sama o sobie decydować. Mogła w końcu na dobre poczuć cudowny smak wolności. Nadszedł czas na nadrabianie straconego czasu z dziećmi i chociaż to marne pocieszenie, bo te wszystkie długie lata minęły bezpowrotnie, to spotykając się z Johnem, szantiną i wnukami, zdawało się być najszczęśliwszą osobą na świecie. Co ciekawe, dzieci sali poszły w jakiś sposób w ślady rodziców, niestety nie pomijając tego toksycznego aspektu ich życia. Johnny Szantina po ukończeniu szkoły wstąpili do armii Stanów Zjednoczonych i to jedna strona medalu ta nietoksyczna, a może nawet godna pochwały. Druga jest taka, że Szantina przez trzy lata żyła z mężczyzną, który znęcał się nad nią fizycznie. Sztafeta pokoleń, w której niestety Sali przekazała córce pałeczkę. Na szczęście, nauczona doświadczeniem z rodzinnego domu, Szantina była w stanie zakończyć swoją toksyczną relację i to w normalny, cywilizowany sposób, niekoniecznie wykorzystując do tego naładowanego shotguna. Niestety, została zdiagnozowana z zespołem stresu pourazowego wywołanym doświadczeniami na misji w Iraku i przemocy ze strony partnera. John również nie do końca pozbył się traumy z dzieciństwa bo w jego przypadku przykre wspomnienia uzewnętrzniły się poprzez uzależnienie od alkoholu i narkotyków. Przeszedł terapię odwykową i podobnie jak siostra ma zdiagnozowany zespół stresu pourazowego. John brał udział w pięciu turach misji w Afganistanie, co musiało odcisnąć piętno na psychice, a dodając do tego ultra toksyczny dom rodzinny, w jakim dorastał, nic dziwnego, że ulgę przynosiły mu dopiero substancje zmieniające świadomość. W sali uczęszczając na zajęcia grupy wsparcia dla weteranów poznała odpowiednią osobę z którą stworzyła relację. Co prawda Norfit nie wyciskał nigdy tyle na klaty co Ray i nie był chodzącą górą mięcha i testosteronu, ale za to pozwala Sali posmakować normalnego życia bez ciągłej walki o przetrwanie kolejnych dni. Nawet wzięli ślub, co jest dowodem na to, że z najgłębszego dołka, z najciemniejszej otchłani można się wydostać, i chociaż nie da się cofnąć czasu i odzyskać straconych lat, można postarać się, by każde następne były warte jak najwięcej. Chociaż nawet po ponad 25 latach Sali przyznała, że Rej nadal ją prześladuje. Miewa koszmary, w których były mąż próbuje ją dopaść i zrobić krzywdę, a ona stara się odlecieć, uwolnić z jego uchwytu. Jednak Ray za każdym razem powala ją na ziemię. Historia Sally McNeil to prawdziwy emocjonalny roller coaster, w którym razem z nią pędzimy wysoko do góry ku słońcu i szczęściu, by zaraz potem pikować w kompletny mrok, mając nadzieję, że dostanie się do niego chociaż odrobina światła. Historia pełna wzlotów i upadków, a to wszystko z kulturystyką w tle. Nie chciałbym rozstrzygać, która wersja wydarzeń jest tą prawdziwą. Czy prokurator miał rację? Czy chciał tylko zaliczyć zawodowy sukces i dopisać sobie kolejne zwycięstwo w głośnej sprawie? Czy Sally zabiła męża, bo powiedział jej, że zamierza ją zostawić, pomimo jej niewyobrażalnego poświęcenia dla tego związku? Zapewne nigdy nie dowiemy się całej prawdy, która zazwyczaj leży gdzieś po środku, a z każdej strony wygląda trochę inaczej. Możemy mieć tylko nadzieję, że historia Sally McNeil będzie przestrogą dla innych, którzy nie potrafią wyrywać się z toksycznych relacji i tkwią w nich bez jakichkolwiek nadziei. To był stalowy szok, a teraz do następnego.